Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z niemieckiego browaru Freigeist Bierkultur. Freigeist Bierkultur, którym to jest taki projekt kontraktowy, tak? Taki Mikeller niemiecki. Piwowarem tam jest Sebastian Sauer, czyli Zała, czyli kwaśny. Takie nazwisko, miejmy nadzieję, że nie nomen omen. To piwo, on wcześniej współpracował z browarem Braustelle z Köln, którego gozę degustowałem kilkanaście dni temu, kilka tygodni temu. Tym razem mam żytni Imperial Stout, Rye Imperial Stout. Piwo nazywa się Phoebe Caulfield. Cóż za dziwna nazwa, pomyślicie? Też tak pomyślałem, więc sprawdziłem. Otóż Phoebe Caulfield jest to jedna z bohaterek, a w zasadzie siostra głównego bohatera, Holdena Caulfielda, z książki pod tytułem Buszujący w zbożu. Na razie jeszcze nie widać w tym za wielkiego sensu. No powiedzmy, że jakiś tam lekki sens, tak? Buszujący w zbożu, tutaj zboże. Ale angielski tytuł tej książki jest The Catcher in the Rye, czyli łapacz w życie. Więc jak najbardziej tutaj jest nawiązanie do żyta, do Rye Imperial Stout. Ja książki nie czytałem, powiem szczerze. To teraz chyba jest nawet lektura w liceum czy w gimnazjum. Na pewno jest to lekturą we wszystkich krajach anglojęzycznych. Jest to uznawane za taką jedną z najbardziej kontrowersyjnych lektur. Ona jest tam podobnoż, jakieś momenty są i podobno jakieś bluzgi. Tak sobie myślałem, może warto przeczytać. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy po 30 jeszcze ta książka ma sens. No dobra, spróbujmy Phoebe Caulfield, Sebastiana Sauera z Freigeist Bierkultur. Freigeist Bierkultur można tłumaczyć jako duch wolności piwnej kultury. Coś tutaj, takie skojarzenia z duchem kraftu? myślę, że są zasadne. Tutaj mamy tego ducha, jak wylatuje, prawda, z pokala. Freigeist Bierkultur. Ten Sebastian Sauer, widziałem z nim wywiad sprzed paru lat, sprzed dwóch lat. Mówi, że na przykład on to rozumie jako na przykład wyjście poza schemat Reinheitsgebot. Że okej, nie pozwalają nam nazywać piwa z orkiszem dolnej fermentacji piwem. To nie będziemy nazywać, ale nie znaczy, że nie mamy go ważyć. No i piwo do mnie trafiło ze sprawą Piotra Pokory, który mi je przywiózł z Niemiec. Aha, powiedziałem, że tenże Sebastian Sauer ważył w Braustelle w Köln. Kapsel taki dla małych browarów prywatnych, wspólny, coś tak jak u nas kiedyś polskie piwo było. A ten browar jest, znaczy to piwo zostało uważone już w Brauerei Güller w Zeil am Main. To jest niedaleko Bambergu, co mnie zdziwiło. No to spróbujmy tego buszującego w życie. Bardzo ładna piana, obfita, beżowa. Piwo jest chyba albo niefiltrowane, albo refermentowane, bo jest tutaj osad drożdżowy na dnie. Bardzo ładna, obfita piana, beżowa. No, nie ma się do czego przyczepić. Aha, jeszcze wam jestem winny zawartość alkoholu. 8%. Skład. Mamy po polsku, po angielsku i po niemiecku. Woda, słód jęczmienny, słód żytni, chmiel i drożdże. Wasser, Gersten und Roggenmalz, Hopfen und Hefe. Okej. No, powiedzmy, że nie oszałamiający, ale jakiś tam, no, w miarę normalny zapach mocnego, ciemnego piwa. Mógłby tak pachnieć i porter bałtycki. Czyli troszkę aromaty ciemnego chleba.
raczej jakiegoś szaleństwa kawowego tutaj nie wyczuwam. No, takie ciemne słody. Bez ekstazy póki co. A jest dobrze ogrzane. Tutaj lekka już taka nuta wiśni w jakiejś czekoladzie, jakiegoś troszkę likieru wiśniowego, czy tam pralinek z nadzieniem wiśniowo-likierowym. Taka nuta. Tu już jest wyraźnie ta wiśnia w czekoladzie. Jest lekka taka oleistość, która może pochodzić zarówno od wysokiego ekstraktu, chociaż on tu pewnie jakoś bardzo wysoki nie jest, jeżeli to jest 8, znaczy 8% alkoholu. No i zapewne też odżyta. Bardzo ładnie oblepia szkło piana. Goryczka póki co średnia. Chyba bym nie zgadł, że to jest ris, że to jest aż ris. Jakiś stout żydni, powiedzmy taki w stylu foreign extra, no to tak. Pytanie, ile to piwo rzeczywiście ma ekstraktu, może to jest na przykład 18. Wtedy by to jakby pasowało. Lekkie rozgrzewanie alkoholowe, chociaż bez przesady. Nie jest złe, ale też niczego nie urywa. Niczego nie urywa, nie rzuca na kolana. Myślę, że druga dziesiątka risów, albo nawet trzecia. Powiem wam, że jest bardzo podobny do porteru bałtyckiego. Taki troszkę jest zagrzeczny. Nie ma tutaj ani goryczki fest, ani jakiejś takiej poloności, ani nie ma chmielu. Takie jest to wszystko. Ale na pewno, jeżeli gdzieś będziecie widzieć Freisgeist Bierkultur, warto zerknąć, bo jest to jeden z nielicznych browarów takich nowofalowych w Niemczech. Wasze zdrowie. Prost!